Bajkomotywa Kolorowy pociąg z książkami przyjechała do Zaborowa. To projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, a konstruktorem samej lokomotywy i wagonów jest utalentowany pracownik biblioteki, pan Stanisław. Pociąg pomalowała graficzka Katarzyna Jurga. Bajkomotywa ma promować czytelnictwo wśród tych najmłodszych. Zaborowo było pierwszą stacją w jej podróży po mieście. Następne stacje to plac zabaw Rojberkowo na Zatorzu 18 sierpnia o godzinie 11 i Biblioteka Dwójka przy alejach Jana Pawła II 22 sierpnia o godzinie 11. Głównym pasażerem pociągu są oczywiście książki, ale skarby kryją się także w szufladach. Jednym ze skarbów był sznurek służący do przewiązania prezentu dla dziadka, czyli bohater opowiadanej przez bibliotekarza Pawła Wiszniewskiego książki Sznurkowa historia. Sznurek bohater książki Roxany Jędrzewskiej-Wróbel jest jednym z wielu przedmiotów, które wydają się niepotrzebne po tym, jak już spełnią swoją rolę. Bajkowy sznurek obwiązał prezent dla dziadka mieszkającego daleko od swoich wnuków. Mógł trafić do śmieci, dla dziadka był jednak symbolem tego, że pamiętają o nim wnuki i trafił do szuflady wraz z resztą skarbów gromadzonych przez lata. I to właśnie było jednym z zadań słuchaczy opowieści – znaleźć zastosowanie dla pozornie bezużytecznych, ale cennych przedmiotów ukrytych w szufladzie. Rolą bajkomotywy w jej podróży jest bowiem rozbudowa wyobraźni, a tej dzieciom nie brakuje.